Cześć, witajcie, ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże, czyli pozytywny vlog fotograficzny. Zapraszam! Witajcie kochani w kolejnym odcinku. To jest moja fotograficzna rekonwalescencja, bo dalej niestety wracam do zdrowia po COVID-zie, ale jest już coraz lepiej i mogę powolutku odwiedzać takie miejsca jak to dzisiaj. Polecił mi to jeden z oglądających, nigdy tu wcześniej nie byłem i wygląda to naprawdę pięknie. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, bo będziemy odkrywać kilka nowych miejsc. Chodźcie. Dzisiejszy odcinek zaczniemy jakimś kadrem z Pszczyny. Jesteśmy tutaj grubo po zachodzie słońca, bo wybrałem się z rodziną na coś do zjedzenia. Oni sobie tam spokojnie czekają w knajpie, ja pomyślałem, że poszukam dla Was jakiegoś pierwszego kadru. Także zacznijmy ten odcinek od spokojnego, wieczornego, zimowego spaceru po Pszczyńskim Parku. Chodźcie. Sobie już tu trochę spaceruję i szukam kadru. Nie chcę, żeby to był kadr taki na siłę, ale to, co tu zobaczyłem wstępnie, wygląda ciekawie, tylko nie czuję dzisiaj tego kadru. Jakby był jeszcze większy opad śniegu i byłoby mniej śladów, albo by jakby bylibyśmy w trakcie opadu śniegu, tak jak ostatnio widziałem przepiękne, duże, spadające płatki, to byłaby fajna sceneria, bo byśmy spróbowali te płatki zamrozić. Nie tego dzisiaj szukam. Chodźmy dalej. Powiem Wam, że troszkę wstyd się przyznać, bo już tu godzinę spaceruję po tym parku i no nie znalazłem żadnego konkretnego kadru. Natomiast jak już się poddałem i zacząłem wracać z powrotem, to ta droga odejściowa od zamku w tym momencie bardzo mi się podoba. I tutaj powstanie nasze pierwsze zdjęcie. No czasami tak trzeba zapłacić trochę frysowe, jeśli chodzi o poszukiwanie kadru. Pochodzić sobie po terenie i dopiero się wtedy go znajduje. Zapraszam Was tutaj, będziemy działać, chodźcie. Ale się cieszę, powiem Wam, bo myślałem, że już będę wychodził z tego parku bez kadru, a to, co tam widzicie, jest naprawdę przepiękne. I już wiele razy na to zwracałem uwagę, bo ja tu nie jestem pierwszy raz i zawsze nie umiałem znaleźć do tego jakiegoś fajnego kadru. Od zeszłego odcinka testuję sobie obiektyw 90 mm shift z Canona. To jest obiektyw, który okazało się też pokrywa średnią klatkę i właśnie w tym momencie na nim robię zdjęcia. Testuję też ustawienia, bo chciałbym się nauczyć, jak w bracketingu naświetla ten aparat zdjęcia, bo to jest bardzo fajna funkcja do różnych tam potem zastosowań. Na razie głównie używam jednych klatek, żeby wywołać te zdjęcia, bo ten aparat ma niesamowitą rozpiętość tonalną, także jestem naprawdę zachwycony, natomiast tutaj
zobaczymy, co będę robił z latarnią. Natomiast kadr jest przepiękny. Bardzo się cieszę, że jeszcze, okej, jeszcze jest do poprawy tak naprawdę, bo jak się pojawi mgła kiedyś tutaj, albo jeszcze taki bardziej hardkorowy opad śniegu, to wtedy to będzie wyglądało super, bo to jest mroczny kadr. To jest taki kadr, wiecie, całkowicie nie w moim stylu. Tam są drzewa, które idą do góry. Centralnie to akurat lubię, ale widzicie tą drogę, która nas tam wprowadza. Fajnie to prowadzi do tej architektury i te drzewa tak jakby próbują nam zasłonić. To fajne, podoba mi się to na ten dzisiejszy wieczór, na charakter tego światła, który tutaj mamy, na tą ciszę, spokój, lekką dramaturgię, minus i tak dalej. Podoba mi się to. Także lecę coś zjeść, bo rodzinka już na mnie czeka, a jestem głodny, ale z ogromną radością zapraszam Was do pierwszego kadru tego odcinka, ale też jeszcze z lekką dumą, bo to jest moja rekonwalescencja. A jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka Wschód, to dla mnie było dzisiaj rano. Także tym bardziej się cieszę. Zapraszam Was do pierwszego kadru tego odcinka. Chodźcie. Kochani, jesteśmy w takiej lokacji, którą wziąłem od jednego z komentujących. Dziękuję bardzo. Nie pamiętam, kto to teraz był, ale zwdzięczę się. Jesteśmy nad przełęczą Glisne, jakby na szlaku na Wielki Luboń. I jesteśmy tu przy wschodzie, bo kolega, który ogląda kanał, napisał, że poleca to miejsce na wschód. Więc tu się też wybrałem ze znajomym, zresztą z patronem mojego kanału, Tomkiem, który jest tam 20 metrów wyżej, już coś fotografuje. Nie mogliśmy tu znaleźć żadnego miejsca i chcieliśmy się poddać generalnie, ale wiecie co, mimo tego chaosu, który tu panuje, zrobimy jakieś zdjęcia, czemu nie? To jest nowa lokalizacja. Wydaje mi się, że Luboń trzeba będzie zrobić, bo tam jest jakaś platforma widokowa i zapowiada się to super. Ale jak widzicie dookoła, to też ma potencjał. Bardzo mi się to podoba i żałuję, że nie było opcji, bo jeszcze nie mam webasto w samochodzie, żeby tu przyjechać jakby poprzedniego dnia, przeskautować temat, bo wszędzie jest czerwono, kolorowo i już można by było coś fotografować, no ale nie jestem całkowicie nieprzygotowany, także trzymajcie kciuki, żeby się udało jakiś znaleźć kadr. Chodźcie. Kochani, słuchajcie, długo nie będę gadał, bo wieje, jest minus 5, odczuwalna będzie z minus 10. Mam znowu ten problem, jak przy ostatnim odcinku, że szukałem miejsc, gdzie będzie okienko pogodowe, bo za parę godzin wszystko się tu ma znowu zasnąć, a teraz, jak widzicie za mną, wygląda to naprawdę fajnie. Fuji 3264 w takim specjalnym bracketingu głębi ostrości, zobaczymy, jak to wyjdzie. Stawiam na kadr centralny, bo podoba mi się ta góra, która jest w tle. Naprawdę ładnie to wygląda. Zagrało światło boczne, także polaryzator też fajnie się wpisuje do podkręcenia kolorów. Piękne miejsce, ale trudne do fotografowania, jak się je nie zna. Myśmy tu przyjechali bardzo wcześnie i jeździliśmy tam i z powrotem, tam i z powrotem, bo naprawdę nic nam się nie rzucało w oczy. Dopiero jak już była złota godzina i wszystko się to otworzyło, no to jest potencjał. Słuchajcie, pójdę kiedyś tam do schroniska i tam zrobię materiał, bo widok stamtąd będzie kosmiczny. Natomiast dzisiaj taki sód słońca nam natura zaprezentowała i powiem Wam, wygląda to naprawdę fajnie. Zapraszam Was do kolejnego zdjęcia tego odcinka.
ostatnim kadrze pomyślałem, że tu chwilkę zostaniemy, mimo że czasami wieje i jak już zaczyna wiać, to czuć ten efekt. Natomiast widzicie tutaj, w tle pojawiły się fantastyczne chmury, w ogóle całe niebo się w tym momencie zaciągnęło. Żałuję, że tutaj słońce nie jest w stanie się przebić, bo by nam doświetliło ten pierwszy plan i dużo lepiej by to wyglądało. Natomiast jak kupowałem te filtry, wrzucę wam tutaj linka do tego odcinka, gdzie opowiadałem trochę o tych filtrach, to w tym zestawie, który udało się kupić, jest filtr zaciemniający 10 przysłon i on służy generalnie do tworzenia dłuższych czasów naświetlania w dzień. Słońce już nam wyszło, kolory się skończyły, więc to raczej będzie fotografia czarno-biała, ale ta dynamika chmur, która powstaje w tym momencie, jest naprawdę niesamowita i bardzo mi się to podoba. Nie mam zwykle okazji, żeby się pobawić takimi naświetleniami, nie wiem dlaczego nawet, ale do tego są właśnie potrzebne takie warunki, czyli chmury, które wręcz wizualnie się szybko przemieszczają po niebie i wtedy takie czasy naświetlania 30 sekund, minuta, 2 lub 4 dają niesamowite efekty. To trzeba też dopasować do ruchu tych chmur, żeby to wyglądało w miarę estetycznie. I teraz na przykład minutowe naświetlenie wygląda zbyt chaotycznie, a jeszcze 10 minut temu taki minutowe, w momencie kiedy się sama ta warstwa chmur nad górami przewalała i tylko delikatne ilości na niebie, to wyglądały naprawdę fantastycznie. Także za chwilę się stąd raczej będziemy zbierać, bo robi się coraz zimniej. Miejsce jest niesamowite, ale prognozy pogody zaczynają się spełniać, ponieważ tam nadciągają chmury, a tam jest Bielsko-Biała, tam stamtąd przyjechaliśmy i tam niestety dzisiaj warunków nie ma, a tutaj były jedyne warunki, jakie mi się na mapie udało znaleźć. Także z ogromną radością cieszę się, że się tu udało przyjechać, udało się znaleźć kolejne miejsce i naprawdę tutaj wrócę kiedyś, tylko muszę się do tego przygotować troszeczkę lepiej. Tymczasem zapraszam was do kolejnego zdjęcia tego odcinka. Dzień dobry kochani, ale się cieszę. Jesteśmy między Ochabami a Raciborzem. Ja tutaj byłem parę dni temu z synem i to wszystko było zasypane śniegiem. Teraz niestety mamy odwilż i krajobraz nas nie rozpieszcza, bo od paru dni jest taka sytuacja, że cały czas jest ogromna warstwa chmury. Ja codziennie siedzę nad meteogramami i szukam czegoś takiego, jak jest teraz. To nie są idealne warunki, ale jest pięknie. Chodźcie, może znajdziemy jeszcze kilka kadrów na koniec tego odcinka. Zapraszam. Mamy pierwszy kadr tego wschodu.
Ach, mam lekki niedosyt, bo jak tu wychodziłem, to zaczynało się coś dziać na niebie, wiecie, coś tam jak by chciało, ale niestety, jak widzicie, ta warstwa chmur po prostu trzyma swoje i mówi nie. Wschód słońca jest w tym momencie, więc on za linią tutaj drzew powinien się nam pojawić lada moment, jeśli w ogóle do tego dojdzie, a tak patrzę na to, co się dzieje i nie sądzę, żeby to wyszło dzisiaj. I takie są właśnie ostatnio wschody i zachody słońca i strasznie przez to ubolewam, bo byłoby tyle ciekawych, fajnych okazji do fotografowania, no ale wydaje mi się, że no trzeba ten okres przeczekać, no co zrobimy. W każdym razie trafi mi się tu bardzo fajny kadr. Liczyłem na to, że więcej tego ciepłego światła stamtąd przyjdzie, aczkolwiek trochę się udało zarejestrować na dłuższym czasie. Natomiast ciekawe jest to tutaj, co jest, wiecie? To jest, bo jeszcze niedawno to wszystko było zamarznięte, tu zostało troszeczkę wody. No i ta część była zamarznięta całkowicie. W momencie, jak przyszło odwilż, to musiało to popękać i potworzyć takie właśnie piękne kształty wręcz geometryczne. Także bardzo mi się to podoba. Użyłem to do skomponowania pierwszego planu. I słuchajcie, kolejna lekcja pokory, nie? Nie wiem, ile w życiu już takich przeżyłem, ale dużo. Ale jak widzicie, dalej mnie to cieszy, bo była okazja wybrać się w poniedziałek rano na zdjęcia. Miało okazję pojawić się coś konkretnego, takiego, wiecie, jeśli chodzi o ilość słońca, tak jak mieliśmy w ostatnim odcinku na Kaplicówce, czyli po prostu ten świt i wschód był po prostu niesamowity. Natomiast tutaj jest skromnie, tutaj jest bardzo tak, no tak jak jest ostatnio niestety, nie? Liczyłem, bo naprawdę już się kolory zaczynały i zgasły. I fragment tego koloru na tym kadrze zarejestrowałem. Także jeśli tu jeszcze jesteście, to ja wam bardzo dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że towarzyszycie mi w tych fotograficznych podróżach. I zapraszam was na kolejne zdjęcie tego odcinka. Wiecie co? Tak sobie jeszcze idę wzdłuż tych stawów i pomyślałem, że jest okazja zrobić coś jeszcze ciekawego. A mianowicie chmury biegną po niebie. Jakby się tak pobawić z dłuższymi naświetleniami, skoro tu już jestem, skoro ten wschód nie wypalił, a człowiek ma ochotę jeszcze do fotografowania, tak mi się to skojarzyło z ostatnimi warunkami, gdzie wykorzystaliśmy ten filtr do wydłużenia ekspozycji i pomyślałem, że warto by było dzisiaj to samo spróbować. Co wy na to? Chodźmy tutaj, spróbujemy znaleźć jakiś kadr i może coś z tego jeszcze będzie. W sensie, wiecie, jeszcze jedna okazja do zrobienia fajnego zdjęcia. Zapraszam. Ostatni kadr tego odcinka, zaraz go wam zaprezentuję. Niestety musiałem zrezygnować z tego pomysłu długiego czasu naświetlania, ponieważ warstwa chmur się zmieniła i ona na dłuższym czasie, bo próbowałem jedno zrobić, 4 minuty naświetlania, ona na dłuższym czasie powodowała, że się wszystko rozmywało i było takie bardzo nieczytelne. Na krótszych czasach też nie wyglądało to jakoś ciekawie, więc zmieniłem generalnie koncepcję, bo nie wiem, czy to widzicie,
ale ja w tym widzę niesamowicie piękno, w całej tej linii drzew. Tam w ogóle, bo to są dwie linie drzew, w środku jest droga, ja tu jestem bardzo blisko drogi. Zresztą planuję dla patronów taką niespodzianeczkę, że będę wrzucał mapy z odcinków, na zasadzie gdzie dane zdjęcie było zrobione. Kiedyś to trochę chyba nie miało sensu, natomiast coraz bardziej mi się podoba taka idea właśnie, że robić krótsze wypady gdzieś, albo jak będę gdzieś jechał, to po prostu będę się przemieszczał z jednego punktu do drugiego i tam będę po prostu polował na kadry. Oczywiście będą te odcinki, gdzie będziemy szli w góry, po konkretny kadr i tak dalej, ale takie objazdówki zaczynają mi się bardzo podobać. Dajcie znać w komentarzu, czy takie coś się wam podoba, że jakby każdy kadr, czy jest kilka lokalizacji. I w związku z tym pomyślałem, że dla ludzi, którzy tak niesamowicie wspierają ten kanał, większość z nich, czy kilkoro z nich chciało powtórzyć niektóre kadry, bo mogą, bo są gdzieś tutaj lokalnie. Więc taka mapka dla nich, żeby sobie mogli dokładnie ten kadr znaleźć albo miejsce, w którym ja ten kadr robiłem, chyba powinna być fajna. Patroni, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, bo ja myślę, że to będzie fajna zmiana. Słuchajcie, tam jest aparat, przed chwilą zrobił zdjęcie. Bardzo się cieszę, jest to ostatnie zdjęcie tego odcinka. Takiego odcinka, w którym światło pojawiało się, ono chciało już być. I niestety zawsze uciekało. Niestety kolejna lekcja fotograficznej pokory, ale zobaczcie. Dla mnie to jest naprawdę przefantastyczna okazja i motywacja, żeby wyjść i zrobić jakieś zdjęcie. Zapraszam was do ostatniego zdjęcia tego odcinka. Dziękuję, że byliście znowu ze mną do końca. Kolejna lekcja pokory fotograficznej. Człowiek ma nadzieję, że coś znajdzie, że będzie, że zaświeci. Prawie było, naprawdę prawie było. I niestety rozlało się. Chmury wygrały walkę z tym słońcem i kolorem i... No i się nie udało. Ale absolutnie nie żałuję i mam nadzieję, że wy nie żałujecie oglądania tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jak się wam podobało. Zobaczcie, w jakim jestem fantastycznym miejscu. Tam są w ogóle widok, tam jest widok na Beskidy. Tutaj na pewno wrócimy jeszcze nieraz, bo dalej tamtą drogą wyżej mam zaznaczone kilka punktów wartych fotografowania. Takich blisko drogi, żebym nie naruszał ekosystemu. Także powiem wam, naprawdę cieszę się, że znalazłem w sobie taki pomysł, a dzięki wam motywację do jego realizacji, żeby po prostu lokalnie jeździć i fotografować i szukać tego piękna, mimo braku siły, formy i tak dalej. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję wszystkim patronom. Słuchajcie, jesteście niesamowitymi ludźmi. Dla części z was będę miał tą niespodziankę w postaci tych lokalizacji. Mam nadzieję, że się wam to będzie podobało i mam nadzieję, że dzięki temu ktoś z was kiedyś przyjedzie, odwiedzi, zobaczy te rzeczy i zrobi jakieś zdjęcie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Ja naprawdę aż nie chcę stąd iść mimo tej pogody, ale czas wracać do domu, bo jest poniedziałek. Trzeba się troszeczkę ogarnąć i przygotowywać następne fotograficzne podróże i mam nadzieję, że zdążę z tym odcinkiem na czwartek. Jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę wam zdrowia, bo to teraz bardzo ważne, i dobrego światła. Hej!